Witamy wszystkich na Gambicie Tradera. Witajcie, cześć. Z tej strony Padme i Hiri. Dzisiaj zaczniemy od surowców, później przejdziemy do euro-dolara, parę akcji i na końcu chwila o bitcoinie. Tak jest. Zaczniemy od tytułowego waloru odcinka. Natgas, okazja roku. Analizując sobie Natgas, bo cały czas o niego pytacie, odpowiadam wam, że na razie tutaj się nic nie dzieje, tak? Przejdziemy sobie na interwał 4-godzinowy, no nie ma żadnych symptomów zawrócenia tego trendu. Trend, co dla wszystkich jest jasne, mamy tutaj w chwili spadkowy, tak? Ten ruch w górę, który mieliśmy, został złamany już w tym momencie. Mogliśmy patrzeć na Natgas niestety technicznie w dół, ale po kolei. Tutaj rysowałem scenariusze, że z tej strefy, tydzień temu mówiłem, że spodziewam się, że wybijemy ten dołek. Byliśmy gdzieś tutaj. No i wybiliśmy ten dołek, tej strefy już nie ma. No i powiem wam trochę, że sukces przerósł moje oczekiwania, bo spodziewałem się, że ten dołek zostanie zahaczony i będzie z niego wyjazd w górę. Dalszy. No, ale nic takiego nie dostaliśmy. Nie dostaliśmy nawet spowolnienia w tym miejscu. No i jesteśmy tutaj cały czas jeszcze w ostatniej strefie, przedostatniej takiej strefie, która ma szansę nam ten trend zawrócić jakoś, jakoś dać większe odreagowanie, chociażby tej wielkości, tej korekty. Tylko że Natgas zrobił parę rzeczy, zresztą w ramach przygotowywania się dla was. Natgas domknął luki, które miał niedomknięte tutaj. Zamknął je i zobaczcie, nie było, nie dało to żadnej reakcji zupełnie. I jesteśmy już przy tych szczytach, dołkach, przepraszam. No i tak jak mówiłem, że ten dołek będzie do wywalenia, tak coś czuję, że ten dołek będzie też, no, że to zjedziemy tutaj niżej. Zjedziemy tutaj niżej po te dołki i teraz będzie pytanie zasadnicze, czy my tutaj zjedziemy, wybijemy tą strefę i się cofniemy. Czy wybijemy to tak, sobie zobaczymy, co będzie dalej się działo. Niżej ta różowa, ten różowy kwadracik, to są historyczne dołki. Zaznaczone. No i boję się, że my możemy aż tutaj zjechać. Natomiast dlaczego okazja roku? Słuchajcie, Natgas jest w tym momencie w takiej cenie, że nie opłaca się go produkować. Jest poniżej kosztów produkcji. Nie wydaje mi się, żeby ten stan rzeczy miał potrwać dłużej. Albo nie dłużej, długo. Byliśmy już w tej okolicy i zatrzymało nam te gigantyczne spadki. Dostaliśmy odjazd, jesteśmy niżej. Może zjedziemy tutaj. Ile tu będziemy przebywać, nie wiem. Wydaje mi się, że te dołki są do wybicia i jak to się stanie, zastanowię się nad, nawet już teraz można by to robić, nad kupnem jakiegoś ETF-a na Natgas. Na wzrost. Analizując inne wykresy Natgasu, zobaczcie, gdzie jesteśmy też. To są wszystko strefy historycznych dołków na danych wykresach. Jesteśmy bardzo blisko tych stref. Bardzo blisko tych stref. I bardzo blisko tych stref. No tutaj jeszcze troszeczkę brakuje. Tak, ale trzymając się rynku spotowego, to jest ta strefa, ta niższa. Trzymając się rynku spotowego, no wydaje mi się, że nawet po tej cenie jest to bardzo, bardzo, bardzo okazyjna cena, zachęcająca do rozejrzenia się właśnie z jakimś ETF-em na wzrost długoterminowy. Pamiętajcie, że grając na kontraktach terminowych, otwierając pozycję, mówicie sobie, jaki ETF, ja sobie po prostu kliknę u mojego brokera long i sobie potrzymam to i zobaczymy. Jasne, tylko pamiętajcie to, o czym mówiliśmy na podstawach. Sprawdźcie cenę, ile was to będzie kosztowało. Dwa, pamiętajcie, że Natgas ma rolowania. I trzy, pamiętajcie, że pozycje otwierane u brokerów mają swój termin ważności. Na brokerze, na który większość z nas handluje, u brokera, na którego większość z nas handluje, jest to rok. Po roku po prostu zamykają pozycję, nie patrząc na to, czy jesteś w stracie, czy nie. Nie pomagają też maile czy telefony w tym temacie. Po prostu
Informacja jest jasno podana przy otwieraniu pozycji, że kontrakt trwa maksymalnie rok. Więc lepszym rozwiązaniem wydaje mi się ETF. No tym niemniej jednak wydaje mi się, że to jest bardzo okazyjna cena teraz. Możemy spotkać się niżej, jasne, ale już teraz no, jest to dla mnie coś, co wydaje mi się świetną inwestycją. Tak, jest możliwy scenariusz, oczywiście taki, i nawet uważam go za całkiem możliwy, że my w tych rejonach poprzebywamy sobie tutaj. Cena nam się tu gdzieś pokręci. Dlaczego to jest jeszcze dodatkowo możliwe, mimo tego, że to jest cały czas cena poniżej opłacalności produkcji gazu? Bo kończy nam się czas trochę. Oczywiście analiza analizą, ale analiza nie dzieje się w próżni. Zima się kończy po prostu. Gaz ma korelację z sezonami. Nie zawsze one występują, ale ma. Więc może być taka sytuacja, że my się tutaj jeszcze pokręcimy i dopiero w wakacje, gdy będzie wielkie zapotrzebowanie jeżeli będzie gorące lato, zapotrzebowanie na gaz niezbędny do chłodzenia. Dostaniemy wyjazd jakiś stąd. Patrząc krótkoterminowo, no na razie nie ma tutaj nic, co by mówiło o wzrostach, niestety. Nie ma nawet co o tym myśleć. Dołączyć się do tych spadków też nie za bardzo jest w tym momencie. Musimy poczekać na jakąś korektę. Może ona nastąpić stąd. Jeszcze w tej strefie może wybić tutaj, bo to jest wybicie tych dołków, o których mówiłem. A możemy dostać i on dopiero tutaj. Jeżeli on to się wydarzy tutaj, no to będę patrzył, do których szczytów dotrzemy, tak? Tutaj jest pierwszy poważniejszy opór. Więc jeżeli byłoby odreagowanie tej wielkości, no to będę patrzył tutaj na to, aby dołączyć się jeszcze do spadków. Jeżeli to zostanie rozjechane, to będziemy się rozglądać. Może ta strefa zadziałała. Będziemy się rozglądać nad tym, żeby dołączyć się. W długim terminie ten gaz podtrzymać. Długim, długim. Bo o ile jest możliwa taka konsolidacja tutaj, jak najbardziej, to wydaje mi się, że troszkę będzie nam na tym gazie bujać w najbliższych miesiącach. Nawet nie tych takich sezonowych dla gazu, tak? Ale wydaje mi się, że dostaniemy tutaj troszkę zmienności, zwłaszcza jeżeli zjedziemy do tej strefy, do której, przypominam, na innych wykresach mamy bardzo już blisko. Dobrze, przejdźmy dalej. Dalej mamy Palat, który tydzień temu omawiałem. Mówiliśmy o tym, że na Palat patrzymy w dół i czekamy na dojazd do naszej strefy płynnościowej, takiej globalnej. Mamy dwuletni trend spadkowy, więc tego trendu się bezwzględnie trzymamy w tym momencie. Wyrysowała nam się tutaj linia trendu, która jest respektowana przez rynek, i ona się pokrywa ze strefą wynikającą z płynności, więc bardzo fajne miejsce na jakąś reakcję. Jaką reakcję, niestety, no, zobaczymy, tego nie da się przewidzieć. Natomiast nie ładowałbym się wpalać tutaj nawet po sygnale jakoś na full, jakimiś wielkimi pieniędzmi, bo mimo że ta strefa jest całkiem mocna, to jest porządna, naprawdę fajna strefa, no to pamiętamy, 2 lata spadków mamy ze sobą. To taka strefa, taki wjazd i wyjazd nie spowoduje nam, że dostaniemy nowy szczyt nagle. Szukamy odreagowań wielkości korekt, które występują w tym trendzie, tak? Te korekty się powtórzyły, no więc może czas by były na to. Jeżeli to pęknie, to myślę, że widzimy się dopiero tutaj. Przy cenie 568, 445. Z tych okolic spodziewałbym się wzrostu. Pamiętajcie, że Palak jest, był już o wiele tańszy. Natomiast tutaj na razie obserwujemy tą strefę i linię trendu i to, co się w tym tutaj ruchu dzieje. No na razie no, nie dzieje się nic ciekawego. Dostaliśmy ruch w górę. Tu był pierwszy opór. Gdzieś tak. No i cena nam zbiła się po nowy dołek, tak? Więc na razie pokonanie tego szczytu, tej strefy,
będzie można wtedy zacząć myśleć o jakichś wzrostach. Natomiast no, bazowy scenariusz niestety cały czas jest taki, że docieramy do tej strefy i obserwujemy, czy nie dołączy się do spadki dalszej. Miejsce fajne, miejsce ciekawe na pewno do obserwacji. Rzućmy okiem na kakao, tak w ramach ciekawostek. Tydzień temu na przeglądzie pytaliście, czy jest szansa, że kakao przebije 5 tysięcy. Ja mówię, odpowiadałem wam, że dlaczego nie, bo przecież leci do góry. No jesteśmy już 5666. Trend trwa. Żeby się do niego dołączyć w tej chwili, no to musiałaby być jakaś korekta, aczkolwiek jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Jesteśmy bardzo wysoko na kakale i nawet wykonanie korekty chyba nie zachęciłoby mnie do handlu. Do handlu zachęciłoby mnie to, gdybyśmy dostali łamanie się tego ruchu jakiegoś, tak? Do tego jest jeszcze mega daleko, ale gdybyśmy zaczęli dostawać jakieś zatrzymanie, spowolnienie, byłoby tak, 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 to, to tutaj te niższe dołki po wybiciu jakiegoś istotnego miejsca, najlepiej tego, tak, teraz sobie patrzę z 4-godzinowego oczywiście, być może zachęciłoby mnie do tego, żeby szukać tutaj pozycji short, tak? Ale na razie nic takiego się nie dzieje. Żeby się do tego dołączać, no też korekta, wyjazd, powrót w rejony tej korekty, jakąś najlepiej strukturą fajną i wejście, tak? Ale to już jest bardzo wysoko i bardzo ryzykownie, a ja nie mam pojęcia, kiedy ten rynek się może zatrzymać. A shortować to bez takich poważnych sygnałów, no to pamiętajcie, że to jest łapanie spadającego noża i to się zawsze praktycznie źle kończy. Dobra, zerknijmy jeszcze na ropę lokalnie, bo to też był teraz gorący temat w tym tygodniu. Zajmowaliśmy sobie chyba wszyscy pozycje long tutaj z tej strefy, która była wyznaczona przez Rafała, zdaje się. I co? No i pięknie pojechaliśmy. Tu mieliśmy opór, który miał tę cenę nam zatrzymać. Dostaliśmy w zasadzie nic, dostaliśmy podjazdy do góry i jesteśmy tak naprawdę w ostatniej strefie, która ma tą, jak dla mnie, tą cenę, szansę zbić w dół. Bo ja cały czas przypominam wam, że bazowy scenariusz dla mnie na rupie to jest dół. To jest wybicie tych dołków minimum 69, 67, tutaj 67. Te dołki są dla mnie do wybicia jeszcze cały czas. Ale mówię, to jest ostatnia strefa, która ma szansę zadziałać tak naprawdę przed atakiem na ten wierzchołek. Ja tutaj już potem nie widzę za bardzo, co by miało tę cenę zatrzymać. I jest to o tyle niepokojące, znaczy niepokojące, będziemy reagować, ale w momencie wybicia tego szczytu, tej linii ceny 79,25, w momencie jej wybicia rozsypie się cały scenariusz ruchu pięciofalowego w dół, tak? Gdzie czekamy na ten piąty ruch poniżej tego dołka. No, nie tyle, że się rozsypie, ale no, przestanie być dla mnie scenariuszem bazowym. Trzeba będzie się pogodzić z myślą, że być może zaczynamy już stąd jechać wyżej. No, na razie jesteśmy w longach. Wszystko fajnie, więc nie jest to zły scenariusz, no ale ja spodziewam się, złapałem ruch w dół, który wam wrzucałem, teraz mamy w górę, no chciałbym jeszcze dostać tą moją piątkę. A ta strefa jest fajna, bo ona jest, mówię, no jest ostatnim takim miejscem na zawrócenie jak dla mnie i ona jest wzmocniona jeszcze, co prawda bez struktury, ale poziomami, które surowcy bardzo lubią, tak? 618, 667. Więc obserwujemy bacznie, czy z tej strefy dostaniemy korekty. Jeżeli dostaniemy korektę, to też nie short, bo nowe dołki od razu, bo na razie w tym lokalnym trendzie jesteśmy tutaj wzrostowi. Patrzymy cały czas. Więc korekta i na dołączenie się, tak? Ja się stąd spodziewam odreagowania, szczerze mówiąc, na razie. I dopiero jak ono mi się przejdzie, moje oczekiwania, to będę mógł sobie, a fajnie, scenariusz spadkowy dalej trwa. Dobra, rzućmy okiem jeszcze sobie na miedź. Na miedzi wrzucałem wam złapany scenariusz dystrybucyjny. No i z zaznaczeniem nawet wejścia, gdzie wchodzimy. No i dostaliśmy piękny zjazd z tego wejścia. Bardzo fajny handel się udał.
Jak ktoś brał, to gratulacje serdeczne i pytanie ciekawe, kiedy dotrzymaliście, bo ja przyznam się, że mój tej profit był tutaj. Tutaj zamykałem już pozycję. I teraz tak. Co my z tą miedzią dalej chcemy robić? O, przepraszam. Co my z tą miedzią chcemy dalej robić? Z miedzią chcemy ją dalej pchać w dół. Tak naprawdę. Trend mamy spadkowy. Trzymamy się trendu. Tu jest strefa, do której zaraz dojedziemy. Zaczyna się tutaj na tym wykresie 3.692, z której spodziewam się odreagowania i potem dalszych spadków do tej strefy. Do strefy przy 3, 4, 5. I tutaj zobaczymy, co się będzie wydarzało. Na tą chwilę chciałbym widzieć jeszcze niżej i będę ją pchał cały czas w dół. Odreagowanie i tutaj spróbę dołączenia się do dalszych spadków. Jeszcze rzut oka sobie zrobimy na złoto. Na złocie jest, mam trochę zagadkę, powiem wam. Na złocie jest troszkę zagadka, bo tak jak sobie rozmawialiśmy na grupie i tydzień temu, tutaj było moje wejście na short. I to jest taki short, który ja chcę trzymać długo, długo. Bo złoto widzę również niżej. I teraz tak. No, wszystko fajnie. Ten short, mówię, on jest przestawiony na zero, więc nawet jeżeli mi zamkną go, to trudno się mówi. Nie stracę, nie zarobię. Natomiast tutaj zaczynają się rodzić trochę niepokojące rzeczy dla tych shortów. Po pierwsze, mamy w tym trendzie, tutaj tym kanale, który rysowałem, już sobie może wziąć. W tym trendzie dostaliśmy wybicie kluczowego szczytu. Strefy też weźmiemy na głowę. Dostaliśmy wybicie. To jest wybicie trzeszczące, więc jeszcze nic się nie stało wielkiego. Nie jest to pozytywny aspekt, no ale nie ma jeszcze tragedii. Dostaliśmy zjazd. Wyższy dołek, wyższy dołek, wyższy dołek. Podjazd i wybicie kolejnego szczytu istotnego. Też czyszczące, a to już są dwa wybicia. Dostaliśmy strzał w dół, jest to kolejny wyższy dołek na razie. Oczywiście jeszcze możemy zlecieć, ale już zaczynam się zastanawiać. Zapala mi się żółta lampka i wam też powinna. Czy my przypadkiem nie chcemy jeszcze wrócić tutaj, gdzieś w te okolice 2090-2080? Bo na tą chwilę zaczyna to troszeczkę wyglądać tak, że mamy trend, który układa się tak. Także do obserwacji w tej chwili wam, jeżeli tak oczywiście będzie, to mi tą pozycję zamknie. I trudno, no zamknie ją na zero, to sobie otworzę tutaj, tak? Albo w innym dogodnym miejscu, które stwierdzę, że jest dla mnie, które będzie dla mnie atrakcyjne. No także ze złotem teraz zarysowałbym ostrożność, nie ładować się z czapy, że jesteśmy wysoko, to będziemy spadać. Bo miejsce na to już było. Było miejsce na przyłączenie się tutaj. No i zobaczcie, dostaliśmy strzał z tego miejsca w dół, no i rozjechanie. I jeszcze ten szczyt. Tutaj chyba Tomek wyznaczał strefę. Zresztą fajna jest. Ona się pokrywa trochę z moją, ale jest wyżej. No i dostaliśmy z tej strefy strzał. No i wróciliśmy. Nie mamy ani jednego nowego dołka istotnego, zaliczonego, wybitego. Także ostrożnie, jeśli chodzi o to złotko. No i to chyba tyle z surowców, co istotnego i ciekawego się dzieje, co handlujemy, co obserwujemy. No jest dla mnie troszkę nadgaz, mówię, jest dla mnie bardzo interesujący w takiej cenie, w której jest znajduję poniżej 2 dolarów. To jest dla mnie mega interesujące i mega zachęcające do bacznej obserwacji, tylko że jeszcze no, tutaj nic ciekawego się nie narysowałoby, tak? Jeżeli kupować to tak na zasadzie na hura, to tylko jakimś ETF-em i też najlepiej poczekać na jakieś oznaki, że ten trend chociaż zwalnia, tak? Niech on się wyhamuje gdzieś tutaj. No i podobnie obserwuję pala, bo jest też w istotnym miejscu i czekam też na to, aż mi powie, to już, zawracamy, lecimy w górę, tak?
lecimy chociażby to zebrać, bo tutaj prawie nie ma płynności. Tu jest opór, który wygląda gdzieś tak, więc tu mamy taką dużą strefę, która będzie broniła dalszych spadków. I po jej wybiciu, no to dla mnie będzie od razu znak, że jedziemy tutaj. Tu będę się chciał dołączyć, jeżeli wrócimy i zobaczę, że tu zaczynają się łamać. To są takie najważniejsze dla mnie w tej chwili walory. Dziękuję bardzo i przekazuję głos naszej Karolince. Dobrze, to ja jeszcze do surowców chciałabym dodać tylko bitcoina. Do surowców. Przepraszam, cukier. Bo na cukrze tutaj z większego interwału, jak sobie spojrzymy, to mieliśmy fajne poziomy do zakończenia korekty nieregularnej. I tutaj ona nam się fajnie zakończyła. No i skoro mieliśmy korektę do impulsu, to przydałby się teraz nowy impuls i możemy sobie zacząć szukać miejsca na dołączenie się do spadków. Z mniejszego interwału, jak sobie zejdziemy, to mamy początek takiej jakby dystrybucji tutaj, która nam się zaczyna rysować. Dostaliśmy jedną korektę, mamy jej powtórzenie, ale nie wybiliśmy jeszcze szczytu tej korekty. Więc jeszcze sobie czekamy i obserwujemy. Nie jest to miejsce jeszcze do wchodzenia w żadne shorty, ale zbliżamy się tutaj może do jakiegoś UTAD, wybicia jeszcze jednego. Mamy poziomy 618, 667, które surowce lubią, dodatkowo strefę spłynności. Tutaj będziemy sobie obserwować, w jaki sposób dostaniemy wybicie tego szczytu, jeżeli oczywiście do niego dojdzie, aby się przydało. Więc mamy cukier do obserwacji, co się tutaj nam będzie działo. To zamkniemy. Czekajcie, żeby Wam to nie przeszkadzało. Euro i dolar. Euro do dolara było, widziałam na grupie, szukane też miejsce do dołączenia się do wzrostów. I tutaj też mieliśmy ładną korektę nieregularną. Nie zaliczyliśmy co prawda 618, 667, no ale poziom 0,5 został zaliczony, on też jest równie istotny. Jak sobie zejdziemy teraz na godzinówkę, to warto byłoby znaleźć miejsce na dołączenie się do wzrostu minimum do tej strefy tutaj. Tutaj mamy 1 do 1 ostatniej korekty i mamy jeszcze sobie strefę płynnościową, więc to byłoby tak miejsce, gdzie możemy dostać jeszcze spadki po te niższe poziomy z korekty z większego interwału naszej nieregularnej. I tutaj co prawda prawie się udało, bo tutaj nam się też rysowała korekta. Widzicie, tu mieliśmy płytkie A. Ale nam nasze B, nasze C zeszło za głęboko. Zaliczyliśmy 607, 707. Dlatego teraz, kiedy mamy zaliczone 707, no to znowu możemy uważać, że tym razem mamy A głębokie. I czekać. Mamy A, mamy trójfalowe B. Jeżeli znowu wrócimy do poziomów 618, 667 bądź nawet 0,5, to może być to dogodne miejsce na próbowanie łapania sobie longów z tej strefy. Zaraz możemy ją zaznaczyć. To będzie nasza strefa, w której możemy szukać longów. Minimum do tej strefki do góry. USD PLN. Co my tutaj mamy? Tutaj też szukam sobie miejsca na wejście w longi, żeby pchać to dalej do góry. Wyrysowała nam się korekta prosta w taki sposób. A, B. Jeżeli wrócimy do niebieskiej strefy, to będzie to też dogodne miejsce na to, żeby próbować łapać sobie longi na USDPLN. Co prawda strefa płynnościowa, już raz dostaliśmy z niej odreagowanie. Nie wybiliśmy nowego szczytu i z powrotem widzę do niej wracamy,
Ale mimo wszystko, no jesteśmy w miejscu, gdzie jest tanio. Wiadomo, że taniej może być zawsze, ale jest to takie dogodne miejsce, żeby sobie próbować łapać longi z tego miejsca. Teraz przejdziemy sobie do akcji. Pierwszą, którą przygotowałam, jest Xiaomi. I tutaj akcje lubią korekty. I tutaj Akcje możemy lubią. sprawdzić. Proszę? A tak, akcje lubią bardziej. Akcje lubią Wchodzą korekty. korekcyjnie bardzo ładnie. I tutaj, jeżeli sobie dojdziemy do 618, to byłby to najlepszy poziom na szukanie longa. Jest to poziom cenowy 11,62, 11,58, coś w tych okolicach można próbować łapać longi. Tutaj też nas dodatkowo może wspierać jeszcze taka mała płynność, w którą już wjechaliśmy. Więc myślę, że jeżeli ktoś handluje sobie Xiaomi, to można próbować za chwileczkę łapać to gdzieś do góry. Czy możemy zobaczyć z mniejszego interwału? Tutaj RSI już było na dole. Jakaś dywergencja może nam się jeszcze stworzy, jeżeli by trochę spadli. Także Xiaomi możemy sobie obserwować na app. Kolejne jest PKP, nasze polskie, na GPW. Tutaj jakiś większy interwał, zobaczmy. PKP na app. Mamy dwie korekty. I dwie nam się składają, że moglibyśmy iść do góry. Ale coś, pierwszy poziom był, tutaj wjeżdżamy znowu. Nie wygląda to na jakąś super siłę. Nie wygląda to na super siłę, ale no, poziomy się zgadzają. Myślę, że można próbować ze stop lossem. Już wam pokażę, gdzie. Musimy sobie coś większego. Tutaj mamy globalnie. No, jesteśmy w miejscu, gdzie jest nawet tanio. Więc jeżeli chcemy wchodzić sobie z poziomów, no to stop loss będzie na cenie 12,78 albo najlepiej troszeczkę pod nią. Tutaj nam się nakładają dwie korekty, więc myślę, że to jest jakieś odreagowanie powinno dać. Jeżeli nie wyjdzie, to zawsze mamy opcję, że zawsze po jakichś spadkach narysuje nam się odreagowanie i wtedy wychodzimy sobie z takich nieudanych pozycji. Jeżeli ktoś nie gra oczywiście ze stop lossem, ma duży kapitał, może to przeczekać. Po odreagowaniu można sobie wtedy wyjść. Unimot. Kolejna spółka z GPW. Tutaj jesteśmy już na fajnych, wysokich poziomach. Schowaj się. Po ładnym ruchu pięciofalowym. Widzicie, jedynka, dwójka, powtórzenie czarnej korekty. Jesteśmy w powtórzeniu. I jak sobie nawet rozpiszemy falę piątą, to też jesteśmy już w ostatnim ruchu. Dlatego jest to ciekawe miejsce na szukanie zakończenia tej fali piątej, żeby dostać jakąś większą korektę spadkową. Po ogromnym ruchu do góry od 2019 roku. Ta fala piąta, oczywiście, ona może wyjść wyżej. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie się zakończy fala piąta, ale możemy szukać miejsc, gdzie zaczyna nam się łamać trend. Najlepszym takim miejscem na razie będzie wybicie tego dołka, bądź nawet złamanie tej korekty. Tej. Jeżeli jeszcze raz ją dostaniemy, zrobimy jej overbalance, to będzie nasz taki pierwszy sygnał na to, że zaczyna nam się łamać trend. Przejechanie tutaj
tej płynności, ostatniej, którą mamy. To będą miejsca, w którym będziemy mogli zacząć szukać miejsca na dołączenie się do tych spadków. Do spadków, które no, kiedyś nadejdą. Interwały nawet na tygodniowym dniówce H4 mamy wszystko powyżej 70, świeci się na czerwono. Miesięcznego on mi tu nie pokazuje, ale możemy tak sprawdzić. Miesięczny też już jest 72. Także po ładnej strukturze ruchu pięciofalowego spodziewamy się zawsze jakiejś korekty ABC. I korekta ma zasięg, mierząc sobie od samego dołka. Na chwilę obecną, no to pierwszy poziom to jest 382.414, gdzie możemy się spodziewać jakiegoś zatrzymania ceny i odreagowania. Więc tutaj na pewno warto mieć Unimot na oku, żeby zobaczyć, czy ta korekta się nadarzy i żeby ją złapać. Data Walk. Kolejna spółka z GPW. Jesteśmy bardzo nisko. Czyli mamy bardzo tanio. Czy było taniej? No było. Było nawet za 4. Ale skupmy się teraz na ruchu ostatnim. Mamy powtórzenie czarnej korekty i nie dostaliśmy tego overbalansu jeszcze tej korekty. A overbalans zawsze nam daje lepszą przesłankę do tego, że trend będzie rósł, a nie spadał. Więc musimy tutaj obserwować. Wykres mi się zawiesił. Niestety. Ale tak to bywa. Za dużo. Tak. Mam komputer, niestety dysk mi w moim padł i mam taki zastępczy. Co no? Na korbkę. Tak, dokładnie. Tutaj nogą muszę pedałować, żeby działał. Ach, nie dostaliśmy overbalansu, ale wjechaliśmy już bardzo wysoko. I teraz jak sobie popatrzymy, to możemy szukać jakiejś korekty. Znowu mamy nasze głębokie A, czekamy na B i jeżeli będzie powrót do strefy. Najlepiej, gdyby to B jeszcze wybiło nam ten wierzchołek. Wtedy byłoby to fajne przesłanie na to, że faktycznie będziemy rosnąć. No ale oczywiście wróżkami nie jesteśmy. Nie przewidzimy, co rynek zrobi. Możemy tylko czekać, żeby się do niego przyłączyć. Więc tutaj też czekamy, ale miejsca jakby są fajne. Jesteśmy w fajnej strefie płynnościowej, więc bardzo możliwe, że coś z tego zejdzie. Dobrze, to tyle z akcji. Zobaczmy sobie Bitcoina. Bitcoin, no szaleństwo. Było ładne, płytkie A, mieli spadać, a oni cisną cały czas do góry. Na grupie Rafał bardzo ładnie opisywał i opowiadał o Bitcoinie. Jest też nagranie z wczoraj, kiedy on szczegółowo opisuje, co się dzieje. Więc ja tylko tak napomknę, że czekamy teraz na dołączenie się do dalszych wzrostów z tej niebieskiej korekty. Dla mnie te wzrosty powinny dojść tutaj do tej strefy. I fajnie, gdyby przed dojściem do tej strefy wydarzyła się ta niebieska korekta. Bo to jest dla mnie miejsce bardzo silne, które może zatrzymać wzrosty, a nawet jako głębokie A spowodować nam korektę, która nam da większe odreagowanie. Więc nie shortujemy tego w żadnym wypadku teraz, bo impuls jest naprawdę bardzo silny. Ta mała czarna korekta, która się powtarza, ona ledwie zalicza poziomy. Naprawdę to było pierwszy poziom, kiedy cena idzie dalej do góry. Więc shortowanie czegoś, co idzie tak ładnie w górę, nie ma sensu. Lepiej się dołączyć do tego wzrostu i poziomem na dołączenie się będzie powtórka niebieskiej korekty. I na to czekamy. Im szybciej się powtórzy, tym w sumie lepiej. Najlepiej zanim dotrą do tej małej strefy, która ma poziomy 47, 39, tak mniej więcej oczywiście, i 47, 516.
To jest takie fajne miejsce, skąd może się wydarzyć dalszy spadek. Przejechanie tej strefy, no już będzie dość niebezpieczne dla naszych shortów. Myślę, że jak tam przejedziemy, to no to już możemy wybijać nowe wierzchołki i lecieć dalej do góry. I w związku z tym runę, które omawiałam na grupie, mamy właśnie powtórzenie czarnej korekty. I ta czarna korekta nam się tutaj powtarza. Zaliczamy 1 do 1. Z tym, że pamiętajmy, że wszystko zależy od Bitcoina. I kryptowaluty chodzą, większość z nich, na wzór Bitcoina. Więc pierwszy poziom, ja go jeszcze nie tykam. Ja czekam, aż Bitcoin dotrze do zielonej strefy, zrobi swoją błękitną korektę i dopiero będziemy mogli patrzeć na to, czy w którym miejscu to runę mogłoby faktycznie dać falę piątą. A zadaniem fali piątej będzie wybicie minimum tego dołka. Więc jakby ruch może być fajny, ale jeszcze czekamy. Tutaj też nie ma jeszcze żadnego złamania ani przesłanki na to, że będzie spadać. Jest bardzo silny ruch do góry. Jakby do złamania tej tezy trzeba przebić tą linię. Także jeszcze troszeczkę tutaj miejsca mamy. Widzę, że coś tu piszecie o PKP. Także no, warto sobie. Zastanawiamy się po prostu, jak CPK wpłynie na budowa ewentualna CPK, wpłynie na akcje spółki. Kamil mówi, jest pesymistą, mówi, że to, że coś tam zaczynają o nim mówić, to niekoniecznie oznacza, że zrobią, bo to ta sama ekipa, która rozpoczęła ten temat. No ale ja z Jackiem 77 tutaj uważam, że jednak może to mieć jakiś pozytywny wpływ, nawet jedna konferencja. Czyli informację, że kontynuujemy to, co zrobiła poprzednia władza, bo to jest istotne. Jaki będzie przekaz? Jak zaczną o tym mówić, że oni to popsuli, musimy zacząć od nowa, to nie. W momencie, kiedy pojawi się jakiś przekaz, że no nie wszystko jednak, co robili poprzednicy, jest do zaorania i będziemy kontynuować, no to wtedy spółki związane z branżą, czy to transportową, tego typu, czy tutaj jest wymieniany przez Kamila też Polimex, no wydają się właśnie super pomysłem do obserwacji. Okej. Okay. No właśnie. Taka rozmowa Konstruktywna się tu. dyskusja zawsze ważna. Było jeszcze pytanie o DAX-a, który ciągle rośnie. Tak, to ciągle rośnie. Który ciągle rośnie. Mamy wyższy szczyt, więc tak naprawdę cały czas tylko możemy to obserwować i czekać na wybicie tego dołka. Bo tutaj odbili nam się, wjechali nam w płynność, zobaczcie, leciutko knotem. Jest reakcja, nie ma jeszcze nowego szczytu, no ale to jest H4, więc zobaczymy. Ta strefa była miejscem, w którym można się dołączać ewentualnie jeszcze do wzrostu, tak naprawdę. Ale no jest to nadal ryzykowne. Prawda? Coś, co jest na szczycie i nie złamało jeszcze struktury. Nie jest warte shortowania, patrząc, Kuba, co ci tam tak rosło? Kakao. Kakao, właśnie. Patrząc na kakao chociażby. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście. Pamiętajcie o łapkach w Dziękujemy. górę, bo bardzo mało ich tu mamy. Więc zachęcamy, zapraszamy na grupę. Jeżeli macie pytania, w Poproś Gambita śmiało możecie pisać. Do usłyszenia.